Rozpoczynając dzisiejszą liturgię eucharystyczną, bez umawiania się z chórem, słyszeliśmy taki śpiew. Oto jest dzień, który Pan uczynił. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja. Jakże rzeczywiście jest to wyjątkowy, nadzwyczajny dzień radości. A powodów rzeczywiście jest dużo. Jak już wspomniał ksiądz rektor, celebrujemy uroczystość Miłosierdzia Bożego, która to uroczystość jednocześnie jest świętem odpustowym parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Byliśmy świadkami, nie wprost, ale przez mass media, beatyfikacji Jana Pawła II przed kilkoma godzinami. Mamy również, celebrujemy zakończenie rocznych obchodów 50-lecia istnienia tejże parafii tutaj pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. A można by jeszcze wspomnieć, że rozpoczynamy dzisiaj miesiąc Maryjny, że wspominamy też świętego Józefa Robotnika. Popatrzmy, ile mamy okazji, żeby to był dzień, który Pan uczynił. Dzień, w którym mamy się radować i weselić. Myślę, że klamrą taką spinającą wszystkie te uroczystości dzisiejsze jest Miłosierdzie Boże. Dlatego też ta nasza celebracja będzie głównie w duchu wdzięczności. Wdzięczności Panu Bogu za to, że jest miłosierny i że okazał nam miłosierdzie. Wdzięczności Panu Bogu za to, że mogliśmy słuchać, oglądać, spotykać się z człowiekiem, którego dzisiaj Kościół wyniósł na ołtarze i daje nam jako wzór i przykład do naśladowania. Jak również za to wszystko, co dokonało się i ciągle dokonuje na tym miejscu, przecież nazwanym Doliną Miłosierdzia. Jak również za to wszystko, co dzieje się i działo się w tejże parafii Miłosierdzia Bożego. Historia święta Miłosierdzia Bożego rozpoczęła się przynajmniej w Polsce w 1946 roku, kiedy to Episkopat Polski złożył oficjalną prośbę do Stolicy Apostolskiej o to, abyśmy mogli celebrować Święto Miłosierdzia Bożego. W Kościele nie było jeszcze takiego święta i mimo, że Kościół głosił Miłosierdzie Boże, to jednak potrzeba święta, zrozumienie raczej nie istniały. Nic więc dziwnego, że w tym duchu, kiedy Palotyni kupili działkę w Częstochowie, to nazwali ją być może w odróżnieniu albo dla przeciwwagi Jasnej Góry, nazwali ją Doliną Miłosierdzia. A kiedy zbudowano tutaj kaplicę, w 1953 roku otrzymała ona tytuł Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia. Tak to właśnie widział biskup częstochowski, który na uroczystości poświęcenia powiedział tak. Niech to miejsce służy Miłosierdziu Bożemu w cieniu Jasnogórskiej Pani. Każdy, kto nawiedzi ten kościół, niech dozna w sposób szczególny Miłosierdzia Bożego. I tak to rzeczywiście się działo. Stało się to centrum, można powiedzieć, kolebką, jeżeli by pominąć miejsce życia i śmierci siostry Faustyny, Miłosierdzia Bożego w Kościele Polskim.
to tutaj, w tej kaplicy, został umieszczony w ołtarzu głównym obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany przez artystę pana Chyłę według wskazań siostry Faustyny. To tutaj, kiedy w 1959 roku kongregacja rzymska zawiesiła kult proponowany i ukazywany przez siostrę Faustynę, nie zmieniając, że wiary i pojęcia Miłosierdzia Bożego, to ten kaplica, a potem kościół, były jedynymi miejscami w Polsce do roku 1979, kiedy odwołano dekret. Tylko w tej kaplicy i w kaplicy sióstr Miłosierdzia Bożego były w głównym ołtarzu obrazy Jezusa Miłosiernego. To tutaj również, kiedy powstawała parafia w 1960 roku, otrzymała ona tytuł Miłosierdzia Bożego. Również potem tutaj zostało ustanowione przez biskupa częstochowskiego archidiecezjalne sanktuarium Miłosierdzia Bożego. To tutaj, na tym miejscu, w 1981 roku została umieszczona figura Jezusa Miłosiernego, wykonana w kamieniu, która kiedyś stała tutaj, a obecnie jest po drugiej stronie domu, tam przy bramie wjazdowej w parku. To również tutaj figura, którą widzimy, została sprowadzona, przywieziona z Meksyku w 1994 roku jako dar pierwszej diecezji pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego dla Kościoła w Polsce i na specjalne życzenie księdza prymasa kardynała Glempa została umieszczona tutaj. Popatrzmy więc, że jest to rzeczywiście miejsce, gdzie dokonują się i dokonywały ważne rzeczy dotyczące Miłosierdzia Bożego. Tym, który osobiście był zaangażowany w szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego, jak również nauki i sposobu zwracania się do Miłosiernego Boga, to Jan Paweł II, dzisiaj błogosławiony. To z jego inspiracji i za jego zachętą odbywały się sympozja naukowe, teologiczne w ołtarzewie organizowane przez księży Palotynów, a potem tutaj na Dolinie Miłosierdzia. To na jego prośbę kongregacja rzymska odwołała zastrzeżenia dotyczące kultu Bożego i zgodziła się na rozpoczęcie procesu, który potem zakończył się beatyfikacją i kanonizacją siostry Faustyny. To Jan Paweł II jako papież wydał słynną encyklikę Bóg bogaty w miłosierdzie, gdzie rzeczywiście w sposób bardzo klarowny i przemawiający do każdego pokazał, na czym polega miłosierdzie Boże i nasza postawa wobec Niego. Tej encyklice przypomina, że miłosierdzie Boże objawiło się w sposób najpełniejszy w Słowie Bożym, które stało się człowiekiem, w Jezusie narodzonym z Maryi Dziewicy, a dopełniło się w Jego śmierci na krzyżu, kiedy złożył ofiarę Ojcu za grzechy wszystkich ludzi. A trwa ciągle, bo Jezus w dalszym ciągu i codziennie pochyla się nad nami grzesznymi. Pochyla się i w sakramencie pokuty nie tylko przebacza nam grzechy, ale podnosi nas wszystkich, słabych, ułomnych, moglibyśmy powiedzieć biednych, w łaskę Bożą, podnosi nas na swój poziom.
czyni nas dziećmi Boga samego. To dlatego możemy wołać do Boga Ojcze nasz. Poprzez miłosierdzie, którego udziela nam Jezus i mocą którego czyni nas dziećmi samego Boga. To właśnie to, co najbardziej w jaki sposób przemawia do nas, oprócz przebaczenia grzechów, ta łaska unoszenia nas, podnoszenia, czynienia nas dziećmi Bożymi. Dzisiejsze czytania znów mają swój wiodący temat, temat wiary. Słyszeliśmy, co powiedział w Ewangelii Jezus, a co odnosi się do nas wszystkich, nie tylko do Tomasza. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Jeżeliśmy uwierzyli, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, jest Zbawicielem nas wszystkich, jedynym pośrednikiem między ludźmi a Bogiem, że okazuje nam swoje miłosierdzie, bo tak nas ukochał, że za nas umarł na krzyżu, to jesteśmy błogosławieni. A błogosławieni to znaczy szczęśliwi. Błogosławieni to znaczy również ci, którzy są na drodze do zbawienia wiecznego. Ładnie nam to dzisiaj przypomniał w drugim czytaniu święty Piotr, mówiąc o wierze, a przecież celem wiary jest zbawienie naszych dusz. A zbawienie naszych dusz to życie wieczne. A życie wieczne to być w obecności Boga twarzą w twarz. To jest nasz cel i do tego prowadzi nas wiara. Obchodzimy również jubileusz parafii. A czyż parafia to nie są ludzie zjednoczeni wiarą, którzy spotykają się na wspólnej modlitwie, celebracji Eucharystii i korzystają z pomocy, jaką daje Chrystus w Jego sakramentach. O takiej właśnie parafii, o takiej wspólnocie wiary słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. I dlatego, kiedy kończymy ten rok jubileuszowy, 50-lecia tejże parafii, to również chcemy wyrazić wdzięczność Bogu za Jego łaski i ludziom, tym, którzy dzisiaj żyją i tworzą tą parafię, ale również tym, którzy byli przed nami, tym, którzy od początku sprawili, że ta parafia to wspólnota wiary, że w tej parafii i przy tej parafii tyle okazał Bóg łaski i miłosierdzia. Wspominamy dawnych parafian, wspominamy dawnych duszpasterzy i chcemy o nich pamiętać właśnie w tej mszy świętej. To ci, którzy budowali tutaj najpierw kaplicę, potem kościół, potem drugi kościół, to ci wszyscy, którzy wierzymy, że osiągnęli cel swojej wiary, zbawienie wieczne. I dlatego dla wszystkich parafian, parafii Miłosierdzia Bożego, dla duszpasterzy, którzy tu pracują, dla tych, którzy przychodzą tutaj się modlić i otrzymują łaski Miłosierdzia Bożego w szczególny sposób, życzenia są takie. Niech Bóg zwróci ku wam swoje oblicze. Niech zlewa na was łaski miłosierdzia. Niech was obdarza pokojem i niech was błogosławi. Amen. Miłosierdziu uwielbiajmy Go.
need.